Dobrze. Kolejnym tematem. Ach, tylko trochę zmniejszę. Jak chcę to nagrać dla Państwa, żeby Państwo mogli to sobie wykorzystać potem później. Do tego wrócić. Kolejnym tematem jest tworzenie modeli. Pokażę, jak zamodelować postać w Blenderze w bardzo prosty sposób, tak żebyśmy mogli potem ją sobie na kolejnych zajęciach animować, poteksturować, czy coś więcej z tą postacią zrobić. Po włączeniu Blendera zaczynamy od nowej sceny, tak, z jedną kostką. I teraz, ponieważ większość albo wiele modeli, które Państwo będą tworzyć, posiada różnego rodzaju symetrię. Na przykład postacie posiadają symetrię lewo-prawo. W związku z tym, zamiast modelować obie strony danej postaci w taki sam sposób ręcznie, Blender udostępnia narzędzie nazwane AutoMirror, które pozwala kopiować automatycznie wszelkie ruchy czy wszelkie modyfikacje modelu z jednej strony symetrii na drugą stronę symetrii, oszczędzając nam w ten sposób czas podczas modelowania danego obiektu. Teraz, żeby włączyć ten dodatek, wybieramy sobie z Edit Preferences i z wyskakującego okienka wybieramy sobie Add-ons i tutaj wpisujemy sobie AutoMirror. AutoMirror. I wystarczy zaznaczyć sobie tą opcję. To wczyta nam dodatek pozwalający nam zastosowanie lustrzanego odbicia. Wybieramy sobie obiekt, od którego będziemy zaczynać modelować i tutaj z zakładki modyfikatorów dodajemy Add Modifier i wybieramy Mirror. Nie zatwierdzamy, ponieważ chcemy, żeby ten efekt tego modyfikacji cały czas działał podczas modelowania naszego obiektu. Zaznaczamy sobie, że chcemy robić odbicie względem osi Y i zaznaczamy sobie clipping. Teraz, jeżeli przejdę do trybu edycji i wybiorę sobie jakiś wierzchołek i dokonam jego modyfikacji, to proszę zauważyć, że automatycznie taka sama modyfikacja stosowana jest po drugiej stronie tego modelu, tak? W osi OY. Teraz możemy zaznaczyć wszystkie obiekty i przesunąć je w taki sposób do środka, żeby nasz obiekt posiadał wyraźną symetrię lewo-prawo. Przywrócę jakby pierwotny kształt czy proporcje naszego obiektu do kostki. Tak, i w ten sposób posiadamy kostkę, która ma włączoną automatyczne odbicie wszelkich ruchów z jednej strony na drugiej i możemy rozpocząć modelowanie naszego obiektu. Wróćmy do trybu edycji obiektów. Teraz tak, naszą postać rozpoczniemy od modyfikacji tego sześcianu. Przeniesiemy sobie to wyżej i to będzie nasz korpus, z którego wyciągniemy pierw nogi, następnie w górę ramiona, ręce i głowę. Zastosujemy modelowanie w tak zwanej pozie T, w której postać stoi jakby na baczność z rękami rozłożonymi lewo-prawo. Tak jak tutaj na kanale udostępniłem już poprzednio taką postać, tak, czyli ręce szeroko, głowa, nogi. Przechodzimy do trybu edycji i wybieramy sobie selektor ścian. O, co tu mi się stało? Aha. Nie przesunąłem jeszcze tylnych wierzchołków. Zobaczmy, czy wszystkie wierzchołki już przesunąłem. Tak. Ten jeden wierzchołek został nieprzesunięty. Wybieramy sobie tryb zaznaczania ścian i zaczynamy wydłużać w dół, czyli dodajemy biodra mu. Na naszej postaci dodajemy biodra, zaznaczamy krawędź i robimy podejście pod
wyprowadzenie nogi. Zaznaczamy kolejną ścianę. Wyprowadzamy nogę. Proponuję odwrócić sobie. W taki sposób, żeby był on prostopadły, znaczy równoległy do podłoża. No i możemy kontynuować modyfikację tak przez wyciągnięcie kolejnych fragmentów nogi. Potem kolano. Kolejny. I na samym dole możemy mu zrobić stopę. Na stopę wyprowadzimy jeszcze w przód i zrobimy jeszcze palce. Żeby bardziej zaakcentować palce, obniżymy tą krawędź tu z przodu. O, będzie miał palce. Teraz proszę zauważyć, że ta noga wyszła nam strasznie gruba. Tak? Chcielibyśmy ją wyraźnie zwęzić. W związku z tym zaznaczamy sobie wszystkie ściany tutaj od tyłu naszej postaci. I za pomocą narzędzia przesuwania, tak, możemy je przesunąć ku środkowi. W taki sposób, żeby wyraźnie zwęzić tą nogę. Tak, to samo możemy zrobić tutaj z tymi ścianami z przodu. Tak, z kontrolem możemy zaznaczać kolejne ściany. I możemy przesunąć je do tyłu, czyniąc tą nogę bardziej kwadratową. Ok. Teraz możemy skupić się na górnej połowie ciała, czyli wyprowadzić mu klatkę piersiową, wyprowadzić mu wyjście do ramion. Proponuję od ręki zmniejszyć mu to wyjście do tych ramion. Możemy też jeszcze go troszeczkę przesunąć te w górę i jeszcze troszeczkę bardziej zmniejszyć mu ręce. W taki sposób zrobiliśmy wyjście pod ramiona i wyciągając kolejne segmenty możemy mu zrobić ramiona, łokieć, przedramię, następnie nadgarstek, troszeczkę powiększymy, nadgarstek. No i symboliczną dłoń. Troszeczkę chyba za długa. Symboliczną dłoń zakończoną palcami. Tak, i w ten sposób mamy jakby już modelowaną podstawową sylwetkę, tak? Tors, nogi, ręce. Teraz możemy przystąpić do modelowania głowy. I znowu zaznaczmy sobie płaszczyznę. Wyciągnijmy pod szyję. Możemy zmniejszyć tą szyję. Wyciągamy szyję. Wyciągamy podstawę głowy. No i zróbmy mu taką dużą, bajkową głowę.
No i wyciągamy mu głowę. O, coś przesadziłem. Dobrze. No i zakończmy mu głowę jeszcze zaokrągleniem. Tak, żeby głowa nie kończyła się tak nagle. I w ten sposób mamy taką bazową postać komiksową, tak? Z typowym małym ciałkiem i dużą głową, tak jak, nie wiem, w Mario na przykład. Jak już mamy taki podstawowy szkielet, no to możemy teraz zacząć modelować bardziej dokładnie poszczególne elementy naszej postaci, tak? Zaczynając od głowy. No, spróbujemy ją troszeczkę bardziej zaokrąglić, tak, żeby ta głowa była troszeczkę bardziej okrągła. W tym celu wykorzystamy narzędzie Loop Cut, które służy do podziału, do przecięcia danej bryły na kilka sfer. Klikamy lewy klawisz myszy i przytrzymujemy, co pozwala nam teraz wybrać, w jakich proporcjach chcemy dokonać podziału tej bryły. Teraz tak, wykorzystując narzędzie zaznaczania, możemy zaznaczyć sobie wszystkie krawędzie. Nasz problem polega na tym, że w ten sposób zaznaczymy tylko krawędzie, które widoczne są w momencie zaznaczania, a krawędzie tylne nie zostały wybrane. Tutaj warto korzystać z takiego narzędzia Toggle X-Ray, czyli włączenia przezroczystości, które pozwala nam widzieć przez krawędzie, a także, co przede wszystkim, zaznaczać wszystkie krawędzie, które normalnie byłyby niedostępne. No i teraz możemy zmienić skalę, czyli dokonać większego zaokrąglenia głowy naszego bohatera. Podobnie możemy zrobić tutaj z górą, czyli znowu włączam X-Ray. Pewnie się ustawię. Za pomocą zaznaczenia zaznaczam. Oczywiście zaznaczyłem nie to. Za pomocą zaznaczenia zaznaczam dany obwód. I teraz, zmieniając skalę tego obiektu, mogę troszkę zaokrąglić tą głowę bardziej. Tak, jak widać, już nasza postać ma trochę bardziej okrągłą głowę. Kolejnym elementem, który warto dodać do takiej postaci, są różnego typu elementy szczegółowe. Uszy, oczy, nos. Teraz najłatwiej zrobić to w ten sposób, żeby zaznaczyć ścianę boczną, na przykład uszy, zaznaczyć ścianę boczną, na klawiaturze wybrać Shift D, które służy do duplikowania tej ściany. Nic nie klikamy, możemy przesuwać myszką i ta ściana jest jakby w tej chwili zduplikowana, ale jeszcze nigdzie nie jest wstawiona. I klikając prawy klawisz myszy, ta ściana zostaje zduplikowana i wraca na swoje oryginalne pozycje. Teraz możemy dokonać zmiany skali, tylko tej ściany, którą właśnie zduplikowaliśmy. I ona będzie stanowiła podstawę naszego ucha, która po wyciągnięciu utworzy bryłę. No i oczywiście możemy sobie, żeby było ciekawiej, możemy sobie na przykład obrócić tą ścianę, żeby miał takie bardziej troszeczkę spiczaste. Na podobnej zasadzie możemy dorysować oczy, czyli zaznaczamy przednią część twarzy, Shift D, to duplikuje nam ścianę i drugim klawiszem ściana wraca na swoje miejsce. Natomiast jeżeli teraz zaczniemy ją modyfikować, to ponieważ mamy opcję włączoną clippingu, automatycznie ta ściana jest przyklejona do swojej drugiej części, drugiej połówki. Natomiast oczy muszą mieć wyraźną przerwę pomiędzy. Zatem odznaczamy clipping, co pozwoli nam edytować niezależnie tą ścianę od jej sąsiadki. I znowu ponownie możemy wyciągnąć troszeczkę oko, żeby zyskało na przestrzenności, na trójwymiarowości. Troszeczkę za dużo, trochę za bardzo głupiaste ma te oczy.
No i w ten sposób wymodelowaliśmy sobie prostą postać, tak, z oczami i uszami. Tak? Warto też wymodelować klatkę piersiową postaci. Tak, przede wszystkim wyciągnąć trochę mostek. Wyciągnąć trochę brzuszek. Natomiast wciągnąć mu o. Podobnie narożniki. Też trochę warto cofnąć. I tak samo od tyłu. Warto troszeczkę cofnąć ten narożnik. No, jeszcze tutaj to jest. O. No i mamy, powiedzmy, tak, wymodelowaną z grubsza postać. Oczywiście takich drobnych korekt to można się bawić godzinami. Tak, i mamy postać, tak, podstawową postać. I teraz po wymodelowaniu tej podstawowej postaci warto ją sobie zapisać w pliku Blendera. Po to, że jak Państwo będą chcieli sobie w jakiś sposób ją zmodyfikować, coś dodać, czy tak jak na przykład na następnych zajęciach będziemy chcieli ją pokolorować, czy nałożyć teksturę, to będziemy mogli wrócić od ręki do naszego oryginalnego pliku bez modyfikacji związanych z eksportem. Natomiast po wymodelowaniu klikamy plik, eksportuj, wybieramy znowu format OBJ, wpisujemy ludzik 5, tutaj z opcji geometrii zaznaczamy sobie oczywiście wektory normalne, współrzędne tekstur, zapis materiałów i podział naszej figury na trójkąty. I eksportujemy do pliku. No i teraz wewnątrz naszego kodu możemy sobie wczytać nasz wyeksportowany model. Tu. O. I jak widać, cały model został po prostu wczytany do naszego programu.